No i ponownie Świebodzice. Jestem już trzeci raz w tym tygodniu tutaj. To jest jakiś istny rekord. Nie spodziewałem się, że uda się tak często wspinać, a wygląda na to, że jutro będzie kolejny dzień, czyli 4 razy w ciągu jednego tygodnia w skałach. Super, super wynik. Oby tak dalej. To jest właściwie taki mój pierwszy sezon spinaczkowy, właśnie ten rok, bo w ubiegłym ja pierwszy raz byłem w skałach. Pierwsze w swoim życiu, tak na poważnie, że wspinałem się i robiłem to z jakąś świadomością. Wcześniej podejmowane przeze mnie próby to była raczej taka partyzantka, czyli coś bardziej dla zabawy, spędzenie czasu ze znajomymi, nic bardziej poważnego. A w tamtym roku pierwszy raz tak wspiąłem się z myślą o tym, że to jest fajne i chyba chciałbym to robić, więc za moment minie okrągła rocznica, a ten okres zimowy starałem się wspinać na baldach, na panelu, czyli sztucznej ściance, żeby się mniej więcej przygotować do tego, co właśnie następuje w tym momencie, czyli zaczęło się robić ciepło, dni są coraz dłuższe i można pojechać na calusieńki dzień w skały i spędzić tutaj trochę czasu, więc pierwsze koty za płoty, idziemy się wspinać. No i elegancko. Jest punktualnie godzina 9. My rozstawiliśmy swój majdan pod skałą i wczoraj sprawdziliśmy, co chcemy dzisiaj zrobić, więc plan już został wczoraj założony i dzisiaj wystarczy tylko go zrealizować. Więc na początek idziemy na kancie. Jest droga wyceniona za 5. Nazywa się 16 województw i tuż obok niej jest... Ile? 17 województw, Ania podpowiada. Więc najpierw za 5, 17 województw, a tuż obok jest droga wyceniona za 5 z plusikiem, nazywa się Kursancka, więc to dzisiaj na początek jako danie pierwsze, a potem zobaczymy, co będzie daniem głównym, no i na koniec deser. Dwie drogi za nami. Zrobiliśmy 17 województw wycenione za 5 i Kursancką wycenioną za 5+. Teraz robimy przerwę na kawę i coś do jedzenia, a potem wstawiamy się w kolejne drogi. Po zrobieniu drogi Kursanckiej, która w swojej ostatniej części była takim krótkim trawersikiem po półeczce skalnej, gdzie mi towarzyszył taki dyskomfort tego, że pod nogami nic nie mam i muszę całkowicie zaufać temu, co robię. Mam taką rozkminkę. To dla osób, które nigdy się nie wspinały albo są na początku swojej drogi, podobnie jak ja. To jest taka myśl, powinna każdemu towarzyszyć, że to niczym się nie różni od takich najprostszych dróg, tylko tyle, że ta ekspozycja wywołuje dyskomfort. Natomiast to, co tam się dzieje wysoko, wysoko, to jest bardzo prosta rzecz, tylko po prostu trzeba gdzieś w swojej głowie przemóc tą myśl, że to jest wysoko, nic poza tym, bo technicznie to jest prościzna, ale to jednak wysokość robi robotę i jak człowiek sobie w głowie to przetransformuje, to nagle okazuje się, że ta droga jest super, jest ona prosta, jest bardzo intuicyjna, chwyty są dostosowane i absolutnie jest to na miarę moich możliwości, więc to taka moja rozkmina po zrobieniu tej drugiej drogi, żeby wyłączyć głowę, żeby po prostu skupić się na tym, co się dzieje, gdzie są chwyty, jak ustawić stopy, a reszta już leci, taki poczuć flow. Właśnie trwa przerwa kawowo-śniadaniowa i dzisiaj jemy omlety koksa, które ja przygotowywałem rano. To są omlety, które składają się oczywiście z jajek i z białka serwatkowego, także porcja tłuszczy i białka z samego rana. A Ania dodała, że są super. Ostatnio wspominałem, że są pliszki na jednej z dróg wewnątrz jednego z chwytów i ktoś już przyczepił karteczkę i na tej karteczce jest informacja o tym, że powyżej są pliszki z prośbą o to, żeby się po tej drodze nie wspinać.
jesteśmy po kolejnych drogach. Stawiliśmy się w środkową część skały, gdzie ja próbowałem zrobić drogę okapi, wycenioną za 6,1. Tak mi się wydaje, że za 6,1. Ale ona przerosła moje możliwości i doszedłem w sumie do ostatniego momentu, gdzie wystarczyło wyjść za półeczkę, o czym dowiedziałem się dopiero później. No ale po kilku próbach stwierdziłem, że jednak nie, odbijam w prawo i skończę tą drogę robiąc Suzuki, wycenioną za 6. Ale i tak było super, fajne było wspinanie. Minusem tego, że jest sobotnie popołudnie, jest fakt, że właśnie zebrało się tam bardzo dużo ludzi. Jest tyle ekip, że właściwie wszystkie drogi są zajęte. Tym bardziej, że miejsce, gdzie pliszki rozbiły gniazdo, jest nieużywane. Więc to już też mocno kroi możliwości pracy tam w skale. Dlatego teraz z Anią przenieśliśmy się pod Kiełek. To jest skała, którą za chwilkę wam pokażę. Tu też jest kilka ciekawych dróg, ale przyszliśmy tutaj głównie po to, żeby coś zjeść. Więc kolejna przerwa, tym razem obiadowa. To jest Kiełek, bo nazwę wziął od tego, że to jest Kiełek. Czuk, czuk. Ja już stąd widzę, że gdzieniegdzie świecą się ringi i są miejsca wybrudzone przez magnezję. Więc wiem, że prowadzone są tutaj po tej długości drogi sportowe, które będą nas dzisiaj interesować. Zobaczymy za chwilkę, podejdziemy bliżej, co tam jest. Kiedy masz torbę z UK, to jesteś albo żulem, albo spinaczem. Chcesz mi koszę? Co to za burrito? Będziemy jeść wspinaczkowe burrito, czyli to jest kasza jęczmienna z sosem grzybowym. Zrobiliśmy biwak, zjedliśmy obiad i teraz będziemy wstawiać się w drogi na drugiej skale, która jest w okolicy, czyli to są drogi na Kiełku. I tutaj nie ma ani jednej osoby. Już jesteśmy pod Kiełkiem, rozstawiamy się pod pieszą drogą. To jest ostatni dzień urlopu, wycenione za 6+, prowadzi Ania. Zrobiliśmy już na Kiełku to, co mieliśmy zrobić i kończymy wspinanie na dzisiaj. Jest 16. Byliśmy tutaj o której? O 9 chyba, nie? Coś takiego. Czyli 7 godzin wspinania za nami i wracamy do Wrocławia. A na Kiełku dwie fajne drogi zrobiliśmy. One były chyba obie wycenione za 6+, tak? Obie były wycenione za 6+. I zasięgnęliśmy języka u lokalsów, dowiedzieliśmy się, że wyceny tutaj są bardzo nierówne, więc jeżeli ktoś sugeruje cyfrą, to może się grubo przeliczyć, wchodząc na drogę, która jest gdzieś tam w tym górnym pułapie jego możliwości, bo może się okazać, że jest ona nie do zrobienia. A z drugiej strony, taka, która ma identyczną cyferkę, może się okazać być znacznie prostsza niż człowiek się spodziewał. Więc kolejna ważna dla mnie informacja, że cyfra jest bardzo elastyczna. Jesteśmy ponownie pod skałą. Teraz już jest niedziela, czyli drugi dzień naszego wspinania. No i wszystko idzie zgodnie z planem. Dzisiaj będziemy realizować plan, który wczoraj wieczorem obmyślaliśmy. Ustawiliśmy się na tyle wcześnie, żeby zrobić to, co chcemy, zanim jeszcze ktokolwiek tutaj się zjawi, żeby mieć całą skałę dla siebie. Na pierwszy ogień dzisiaj idzie Joda, droga wyceniona za 6, którą wczoraj polecali nam lokalsi. Ponoć bardzo malownicza, jedna z lepszych dróg tutaj, przynajmniej na tym poziomie. Policzone wpinki, sprawdzone na topo prowadzenie tej drogi. Ania będzie dzisiaj startować, ja idę po niej. Trzymajcie kciuki. Ok,
zawinęliśmy się spod Pełcznicy i przenieśliśmy pod Kiełek. Na Pełcznicy robiliśmy drogę Joda, wycenioną za 6 i już wczoraj dostaliśmy informację, tak jak wcześniej wspomniałem, że droga jest trudna i faktycznie taka była. Mega wymagająca, więc wziąłem dużo bloków, miałem kilka odpadnięć, ale finalnie udało się tą drogę zrobić. Trochę ją przekombinowałem, bo gdzieś tam szukałem miejsca, tak jak się w slangu spinaczkowym mówi, szedłem tam, gdzie puszcza. Więc finalnie doszedłem do stanowiska i bezpiecznie udało mi się zjechać na ziemię. No i moje przemyślenie jest takie, że żeby był fun, to warto jest po prostu wspinać się w górę, a te pilnowanie idealnie wytyczonej drogi zostawiam ludziom, którzy są w tym naprawdę dobrzy. Dla mnie liczy się to, żeby była super zabawa i żeby gdzieś przekraczać te swoje granice i fizyczne, i te mentalne, bo cały się tam trząsłem, także na górze było shake it baby, tuż przed wpięciem. Super sprawa, naprawdę, dawno się tak nie bałem. Właśnie rozmawiamy na temat dobrego jedzenia, które motywuje do działania w górach. I my dzisiaj jemy takie wafle kukurydziane solone z masłem. Wchodzi super. A Ania mówi, że jej hitem podczas wspinaczki to są herbatniki takie jak BB. Nazywają się jak? Pearl G. Pearl G. Właśnie skończyłem chyba na dzisiaj ostatnią swoją drogę. Nazywa się Mały Nos i to jest droga na skalę Kiełek. To jest tuż koło Pełcznicy, gdzie wspinaliśmy się przed momentem. I to był drugi projekt, który sobie założyliśmy na dzisiaj. Jestem wystrzelany, totalnie. Droga była długa, na 10 ringów, czyli ile ona miała? Chyba 22 metry, tak mi się wydaje. No dla mnie to jest długa droga i naprawdę była wymagająca, wyceniona za 6+, bardzo mi się podobała, super wspinanie, no i co, dzień uważam za zakończony sukcesem, bo udało się dzisiaj zrobić, nazwę to krzywą jodę, wycenioną za 6, ale to takie trudne 6 i właśnie mały nos na Kiełku za 6+, także idzie ku lepszemu, super. Tak jak prowadzi lina, tak idzie droga Mały Nos na Kiełku, wyceniona za 6+. Tu jest taki dosyć czujny okapik, z którego trzeba wyjść, ale te dwie pierwsze wpinki też wcale nie są łatwe. Natomiast kluczowe w tym wyjściu z tego okapu jest wykorzystanie tej bocznej płetwy, która tu jest. I potem już jakby sam okap daje możliwość złapania całkiem niezłych chwytów, więc wyjście z niego jest może nie banalne, ale przyzwoite. Właśnie się zwijamy, wszystkie projekty na dzisiaj zaplanowane, zrealizowane.
mieliśmy jeszcze podejść pod Pełcznicę, żeby Ania mogła zrobić drogę susza, której nie miała okazji robić, ale właśnie zaczęło padać, więc nici z suszy.